Codziennie o 5:55 budzi kilka tysięcy Polaków. Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu wywiad z Fryderykiem Karzełkiem. Będzie mowa między innymi o prokrastynacji, o oszczędzaniu i o nawykach. Żeby być na bieżąco i dostawać informacje o nowych filmikach, kliknij subskrybuj, a następnie dzwoneczek. Angelika Wielgus-Lach, zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Na początku na tapet bierzemy prokrastynację. Około 25 ludzi na całym świecie prokrastynuje. Dlaczego tak sobie upodobaliśmy odkładanie wszystkiego na później? I mowa zarówno o obowiązkach domowych, jak i o obowiązkach w pracy. Obserwując ten świat, wydaje mi się, że to jest więcej niż 25% ludzi na całym świecie. Ja może zacznę troszkę z innej beczki. Gdyby zapytać człowieka na ulicy, czego oczekuje od życia, jakie ma cele, to zazwyczaj ten człowiek wie, czego nie chce. I tu jest właśnie ten problem, że większość ludzi na świecie nie wie, czego chce. Ludzie wiedzą, że o, żeby było fajnie, żeby... Ale mało kto ma doprecyzowane swoje cele, które chce zrealizować na przykład w ciągu 5, 10, 15 czy 30 lat. To są naprawdę jednostki. Mówi się o 2-3% ludzi, którzy coś takiego mają. Stąd się bierze właśnie prokrastynacja, że my, nie wiedząc tak naprawdę, w jakim kierunku idziemy, co mamy zrobić, no to wybieramy co? To, co jest w danym momencie przyjemne. Kierujemy się przyjemnością, a nie pewnego rodzaju przydatnością, pożytecznością działania. W związku z czym bardzo często te takie istotne rzeczy odkładamy w czasie, bo to jest co? Przyjemne. I z czasem staje się to nawykiem, że po prostu prokrastynujemy, czyli to, co powinniśmy zrobić dzisiaj, co jest ważne być może dla naszych celów, dla naszego zdrowia, dla naszych relacji. Mówimy, a to ja mam jeszcze czas, nie zdając sobie sprawy z tego, że tego czasu tak naprawdę nie mamy. Czyli w takim razie co zrobić, żeby nie prokrastynować? Wyznaczyć sobie cel? Ja mówię w tym moim klubie 5:55, mówię o takim nawyku, który się tak bardzo dziwnie nazywa. Mianowicie nazywa się pracuj codziennie w ogrodzie swoich marzeń. Po prostu ja porównałem w tym momencie listę marzeń, którą możemy mieć do zrealizowania, porównałem do ogrodu. W naszym ogrodzie rosną drzewa, krzewy, kwiaty, rośliny jednoroczne i trzeba po prostu je pielęgnować. Te, co będziemy pielęgnować, one będą wzrastać. Żeby nie prokrastynować, trzeba codziennie rano zadać sobie pytanie, przeglądając naszą listę marzeń, zadać sobie pytanie, co mogę dzisiaj zrobić ważnego, na przykład w kierunku realizacji jednego z tych marzeń. No bo będą marzenia takie, które możemy zrealizować od razu, czyli te takie kwiaty jednoroczne. Bo jeżeli ktoś na przykład powie, no moim marzeniem jest polecieć do Paryża i zjeść croissant pod wieżą Eiffla. No to dzisiaj specjalnie zasobów finansowych nie trzeba mieć dużych, żeby to marzenie zrealizować. Tak? Trzeba się tylko do tego przygotować, to znaczy zarezerwować sobie czas, jakieś tam pieniądze, nawet niewielkie. Natomiast kiedy mamy duże marzenie do zrealizacji, do zrealizowania, przykładowo chcemy sobie zrobić rok sabatowy, czyli przez rok jeździć po świecie i nie pracować, no to to wymaga już przygotowań, które nie zawsze są przyjemne, bo trzeba pieniądze odłożyć na ten cel, bo trzeba być może wypracować jakąś metodologię, że ten rok będę poza domem. No i to już powoduje, że my mówimy sobie z czasem, a to już wolę sobie pooglądać telewizję w tym czasie, czy jakieś seriale i nie robią po prostu ludzie nic w kierunku realizacji tych marzeń. Mogliby, ponieważ tak naprawdę każdy może dzisiaj te marzenia realizować. Czyli ty jesteś zwolennikiem tego, żeby sobie planować, czy na przykład nadmierne planowanie może nam też zaszkodzić? Zaszkodzić pewnie nie, natomiast przeplanowanie może być trochę taką w cudzysłowie trucizną, że jeżeli zaplanujemy więcej niż 60% naszego czasu do dyspozycji, to na pewno nam się coś wysypie. I to jest pierwsza prawda dotycząca planowania. Druga, i to jest to coś, czego nie zdaje sobie ponad 90% ludzi na świecie sprawy, to jest to, że jeżeli my na przykład zaplanujemy coś, to pierwszy plan zazwyczaj nie wychodzi. I ludzie w tym momencie mówią, a to całe planowanie jest do bani. A tymczasem pierwszy plan nie wychodzi, to trzeba zrobić drugi plan. Pierwszy plan służy tak naprawdę do tego, żeby ruszyć w danym kierunku. No i tak jak z nawigacją, tak? Nawigacja planuje nam jakiś odcinek, no i gdzieś tam są roboty drogowe i nawigacja musi zmienić ten plan nagle. Podobnie z nami. Jeżeli my trafiamy na jakąś przeszkodę, ten plan nam nie wypala. Przykładowo w ubiegłym roku szedłem do Santiago i w Czechach po 10 dniach dostałem zapalenia małego palca w stopie i musiałem przerwać na jeden dzień, w związku z czym plany całe na miesiąc, które miałem co do dnia zrobione, wzięły w łeb. Mimo to usiadłem, jeden dzień przerwy, przeplanowałem i poszedłem dalej. No właśnie, może do tego Santiago wrócimy. Szedłeś 3 miesiące, tak. 3000 kilometrów. Niecałe. Co zdecydowało o tym, że się podjąłeś takiego trudnego wyzwania? To było jedno z marzeń na mojej liście. W 2009 roku wpisałem sobie na moją listę marzeń, słuchając Shirley MacLaine,
audiobooka, która w przepiękny sposób opowiadała o tym, jak wędrowała szlakiem świętego Jakuba w Hiszpanii. Powiedziałem sobie, ja też chcę. Ale w związku z tym, że prowadzę klub 5.55, kiedyś wpisałem w Google, jaka jest odległość do Santiago de Compostela z mojego domu i Google mi napisał, że to jest 555 godzin marszu, więc pomyślałem sobie, o, to jest jakiś znak. No i 1 stycznia 2019 roku opuściłem mój dom i powędrowałem w stronę Hiszpanii, wędrując ponad 2000 km na piechotę i 24 września dotarłem do Santiago de Compostela. A jak wyglądały przygotowania do tej drogi? Przygotowania były stanowczo za krótkie, to znaczy tak, one polegały na tym przede wszystkim, że przez 6 tygodni przed wyjściem trenowałem. To znaczy pokonywałem kolejne kilometry i pamiętam, jak pierwszy raz pokonałem odcinek 18 km w ciągu jednego dnia, to mało nie umarłem, a później stało się to normą i szedłem codziennie między 25 a 35 km i już później to było normalne. Natomiast drugi rodzaj przygotowań to było przeczytanie całkiem sporej ilości literatury na temat tego, na co trzeba zwracać uwagę, jak się przygotować. No i tutaj też w pewnym momencie byłem mądrzejszy, bo wszędzie napisali, gdzieś tam pisano, że plecak nie powinien być cięższy niż 10 kg. Ja poszedłem z 12 i po dwóch dniach dzwoniłem do mojej żony, żeby przyjechała gdzieś tam do Czech i odebrała ode mnie 3 kg ciężaru. Mój tablet ukochany pojechał do domu. Ale no i później na koniec już miałem tylko jakieś 7 kg dobytku. Co jest najciekawsze? Można być, żyć 3 miesiące, mając 7 kg dobytku ze sobą. Czy możemy powiedzieć, że te twoje przygotowania do drogi stały się takim nawykiem? Codzienne chodzenie. Tak, to jest na pewno jeden z nawyków, żeby w ogóle... Ja nawiążę do mojego jednego z nawyków z 13, bo w klubie 555 my praktykujemy 13 nawyków przez 13 tygodni i później znowu to samo. I ten jeden z nawyków nazywa się wyznaczaj sobie czas na indywidualne myślenie i rozwój. I to jest taki czas każdego dnia. To kiedyś powiedziała Jasia Chmura na wywiadzie ze mną w klubie. Powiedziała, że kiedy wstajemy rano o 5 na przykład, to zyskujemy 2 godziny życia przed życiem, których to większość ludzi nie ma, albo spędza ten czas, albo przesypia, albo gdzieś tam gorączkowo wypijają, parząc sobie usta, wypijają kawę, biegną na autobus czy do samochodu, biegną do pracy. To jest chaos. A dla nas, dla klubowiczów, ten czas to jest najlepiej spędzone momenty, ponieważ to jest czas na przykład na myślenie, kiedy możemy się zastanowić, co mogę zrobić. W jaki sposób mogę sprawić, że moje życie będzie lepsze? Co mogę zrobić dla mojego zdrowia? Co mogę zrobić dla moich marzeń? Co mogę zrobić dla moich bliskich? Co mogę zrobić, żeby na przykład moja praca była lepsza albo poprawić moje finanse? Co zdecydowało o tym, że zechciałeś wstawać o 5.55 codziennie rano, święta, nie święta, budząc tysiące Polaków? Tak naprawdę wstaję o 4.55, żeby o 5.55 rozpocząć. Czyli godzina przygotowania. Tak. No wiesz, trzeba się zrobić na w tym wieku to już troszeczkę trwa, żeby się zrobić nabóstwo. I później jest przeczytanie komentarzy, przygotowanie się, bo to musi być atrakcyjne. Ja po prostu na każdym z tych live'ów, a jest ich już około 800 od samego początku, na każdym z tych live'ów chcę sprawić, żeby ludzie, którzy mnie rano słuchają, żeby wchodzili w ten dzień, wiesz, na flow. Easy, jest fajnie, nie? Kurczę, ten świat jest piękny, uśmiechnij się i tak dalej. I sprawiam po prostu, przekonuję ludzi do tego, żeby zmieniając nawyki, zmieniali swoje życie na lepsze. I teraz co sprawiło? Sprawiło to, że pewnego dnia w lipcu 2018 roku ja cały czas szukałem swojego miejsca w social media. Chciałem gdzieś zaistnieć. Chciałem zacząć coś dla ludzi robić. Miałem coś do powiedzenia, coś do przekazania. No i wiesz, te godziny takie wieczorne na live'ach, no to one są dosyć mocno obłożone przez mnóstwo osób. I nikt nie przewidział, że o godzinie 6 rano nikt nie transmituje. No więc kiedy rzuciłem hasło na jakimś tam webinarze z Marcinem Osmanem, żeby było 400 osób, bo rozmawialiśmy na temat wychodzenia z długów i powiedziałem, słuchajcie, jutro o 6 rano zaczynam transmisję, bo to wtedy jeszcze było 6, pojawiło się 78 osób na żywo pierwszego dnia. I potem było już tylko coraz lepiej i dzisiaj jest średnio między 2900 a 3100 osób codziennie rano na żywo o 5.55 na tym live'ie na Facebooku, na moim fanpage'u. Dla mnie jest to niewyobrażalna godzina do wstawania, więc jakby na razie chyba jeszcze nie. Wierz mi, musimy porozmawiać. Słuchaj, a właśnie, co zrobić, żeby nawyk wszedł nam w nasze życie? Żebyśmy po prostu jakąś daną czynność zaczęli wykonywać właśnie nawykowo. Powiedzmy, ktoś chce zacząć biegać. Są dwa kroki. Dwa kroki, żeby ci wszedł nawyk w życie. Po pierwsze, trzeba podjąć decyzję, że chcesz, żeby ten nawyk wszedł ci w życie, żeby
żeby taką decyzję podjąć, musisz sobie odpowiedzieć na pytanie i przynajmniej napisać 25 powodów, dlaczego chcesz, żeby ten nawyk u Ciebie zaistniał. Przykładowo chcesz biegać. Musisz znaleźć 25 powodów, dlaczego chcesz biegać. Sporo. To... A dlaczego 25? No bo podobno, jeżeli masz 25 powodów, to wejdzie już później w życie. Więc jeżeli podejmiesz teraz taką decyzję, że to robisz, to masz 72 godziny na to, żeby zacząć, bo po 72 godzinach spadnie Ci motywacja do zera. I teraz najważniejsza rzecz, którą trzeba zrobić. Wyłączyć myślenie. Czyli jeżeli chcesz biegać, wieczorem przygotowujesz sobie buty, ciuchy i jak rano się budzisz, to nie myślisz, broń Boże, o tym, tylko na przykład budzi cię budzik, żadna drzemka. Tylko wstajesz jak, prawda, lunatyk, jak zombie, pakujesz się w te ciuchy i wybiegasz. I dopiero wtedy zaczynasz myśleć. I mówisz sobie, o cholera, co ja zrobiłam najlepszego. I jeszcze jedna rzecz jest bardzo ważna. W tym momencie liczy się liczba powtórzeń. No bo tak, są ludzie, u którym to wejdzie w nawyk już po 30-40 dniach, a są ludzie, którym to wejdzie w nawyk dopiero po 100, 200 albo nawet 300 dniach. Czyli będą tacy, którzy... Bo to wszystko zależy od tego, gdzie na osi nieprzyjemności mam bieganie. Jeżeli tego naprawdę nie lubię, to być może będę musiał 300 razy wybiec z domu rano, żeby stało się to nawykiem. No na przykład u mnie poranne wstawanie stało się nawykiem o 4:55 po 250 dniach, kiedy ja dzisiaj się już budzę z uśmiechem na twarzy i mówię, o, dzień świstaka, ta sama muzyka, prawda, ruszam do roboty. Czyli na początku to u Ciebie też tak nie wyglądało, że byłeś radosny, no, że musisz wstać i budzić ludzi. No tylko dlatego, że jest jeszcze jedna rzecz, którą możesz zrobić. Jesteś osobą medialną w końcu, Angelika, więc możesz co powiedzieć? W radiu możesz powiedzieć, że podjęłaś decyzję, że będziesz przez rok biegać. A tak, no to wtedy... I teraz tak. Nie ma już, nie ma zmiłuj. Prawda? Nie ma zmiłuj, no bo w tym momencie powiedzą, no weź, teraz już nie możesz zrezygnować. Tak. Też właśnie o tym słyszałam, że jeżeli rozpowie się ludziom, że chce coś tam robić i właśnie później ci ludzie jakby motywują też, no i też sprawdzają, czy rzeczywiście tak jest. A słyszałaś o tym, ile jeszcze dni będzie trwał klub 555? No nie słyszałam. 6400 dni jeszcze, prawie 18 lat. A stało się tak dlatego, że ja rzuciłem najpierw wyzwanie, że przez 555 dni będę codziennie o 5:55 mówił o rozwoju osobistym, nawykach, wiesz, wartościach i tak dalej. No i 555 dni z rzędu byłem codziennie. No i powiedziałem sobie, co dalej robić? Kończy się 555 dni. W związku z czym rzuciłem hasło, słuchajcie, tyle osób, ile będzie na żywo rano o 5:55 w ostatni dzień wyzwania 555 dni, o tyle dni przedłużę klub 555 i było 6602 osoby na żywo o 5:55. No i musiałem o tyle przedłużyć. To teraz zmieniając temat, zajmujesz się od 30 lat też finansami. Tak. Podpowiedz, jak można oszczędzać, bo wiele ludzi ma z tym duży problem. Jakieś takie proste rady. Wiesz co, z oszczędzaniem jest chyba, to jest jeden z najtrudniejszych problemów, ponieważ jeszcze nigdy w historii ludzkości nie mieliśmy tylu możliwości na wydawanie pieniędzy jak dzisiaj. Okazje kuszą, wiesz, ze wszystkich stron. Dlatego też jest chyba jeden tylko taki sposób, który jest skuteczny, ale trzeba się do niego przekonać. Oczywiście trzeba napisać 25 powodów, dlaczego chcę oszczędzać. I tutaj jest ich naprawdę sporo. Natomiast jedynym sposobem jest to, że jeżeli otrzymujesz jakiekolwiek pieniądze na konto, to w tym momencie bierzesz 10% i przelewasz na konto, do którego nie masz dostępu. To jest naprawdę skuteczne, że, bo większość ludzi mówi tak, będę oszczędzał, mi coś zostanie na koniec miesiąca. No i oczywiście nie zostaje. Zakładając, że jest tyle możliwości na wydawanie pieniędzy, nie zostaje nic, mało tego, ta karta kredytowa jeszcze kusi. W związku z czym ludzie mówią, na koniec mi nic nie zostało, w związku z czym nie mogę oszczędzać. Ja nie mogę oszczędzać. Nie mam jak. Jak żyć? Tak. A tymczasem, jeżeli przyjmiemy taką zasadę, że w tym momencie załóżmy, dostajesz jakieś zlecenie, ktoś mówi Ci, dostaniesz, Angelika, 5000 zł, to 5000 zł wpada Ci na konto, 500 zł, ciach, przelewasz na inne konto, już go nie widzisz. Czyli na Twoje przyjemności masz ile? 4500. Całkiem sporo, nie? Sporo. Ale po jakim czasie w takim razie można zajrzeć na to konto? Zaglądać możesz cały czas, natomiast nie wolno go tykać. To kiedy przyjdzie ten czas, żeby z niego wyjąć pieniądze? Byłoby chyba przesadą, gdybym powiedział nigdy, bo to jest takie konto, które... Bo tu jest jeszcze drugi krok do tego. Że w momencie, jak zaczynasz 10% odkładać, to potem w kolejnych miesiącach z każdych dodatkowych pieniędzy trzeba odkładać jeszcze 50% i wtedy to konto naprawdę rośnie. Ale to już jest wyższa szkoła jazdy. Ja bym skłaniał się ku temu, żeby to się uzbierało tam naprawdę konkretne kwoty idące w dziesiątki lub setki tysięcy i wtedy dopiero znaleźć sobie
mądrego człowieka, który podpowie ci, co można z tym zrobić. Bo na przykład można to zainwestować dobrze, czy zainwestujesz w tym momencie w papiery wartościowe, czy w nieruchomości. To już jest kwestia momentu, bo są momenty dobre na jedno albo na drugie. I wtedy możesz to wykorzystać po to, żeby ci to na przykład dawało już konkretne rezultaty w postaci pasywnego dochodu. W związku z tym trzeba tego jednak troszeczkę uzbierać, więc ja bym powiedział, póki co, wiesz co, możesz tam popatrzeć, ale nie ruszaj tego. Aby być na bieżąco i dostawać informacje o nowych filmikach, kliknij dzwoneczek i subskrybuj kanał Kulisy Sukcesu.